Witamy wszystkich. Jesteśmy w Bieszczadach. Zatrzymaliśmy się na kempingu PTTK w Ustrzykach Górnych nad potokiem Wołosatem. Mamy szczęście i podczas kąpieli w potoku udaje nam się spotkać zaskrońca, który również zażywa kąpieli. Potok jest poprzegradzany takimi tamami, które powodują, że woda się spiętrza i jest ciepła. W dniu dzisiejszym z parkingu w Terebowcach koło Ustrzyk Górnych wybieramy się na Tarnicę. Przy wyjściu na szlak znajduje się punkt kasowy, gdzie możemy zakupić bilety w cenie 8 zł za osobę. Szlak rozpoczyna się wygodnie. Idziemy całkiem płaskim terenem poprzez las. Ta początkowo płaska ścieżka przez las z każdym metrem staje się coraz bardziej stroma i prowadzi aż do samej górnej granicy lasu. Przejście całego szlaku od parkingu w Terebowcu do szczytu Tarnicy powinno zająć około 3 godzin 15 minut marszu. Oczywiście będziemy szli troszeczkę dłużej, gdyż będziemy robili przerwy. Po wyjściu ponad górną granicę lasu otwierają się piękne widoki. Z tyłu widzimy Połoninę Caryńską, którą mogliście obejrzeć w naszym poprzednim filmie. Po drodze widzimy też prace budowlane przy umacnianiu ścieżki. Wędrówka Połoninami i po szczytach jest całkiem łagodny spacer z pięknymi widokami. W oddali widzimy, że niestety, że niebo się chmurzy i prawdopodobnie po południu będzie burza. Na szlaku jest spory ruch i cały czas mijamy innych turystów podążających w tym samym lub przeciwnym kierunku. Przed rozpoczęciem podejścia na Tarnicę mijamy skrzyżowanie z niebieskim szlakiem, który jest bardzo mocno zatłoczony. Rozpościerają się stamtąd wspaniałe widoki na okoliczne szczyty. Krzemień, Bukowe, Berdo. No i jesteśmy na szczycie. Niestety jest bardzo dużo ludzi, ale robimy sobie pamiątkowe zdjęcie pod krzyżem. Podziwiamy piękne panoramy okolicznych gór. Idzie burza i rozpoczynamy zejście niebieskim szlakiem do Wołosatego. Jest to chyba najkrótszy szlak. Jest mocno oblegany i mimo dosyć późnej pory sporo ludzi idzie jeszcze pod górę. Zejście przez las jest dosyć mocno strome.
na końcu szlaku skręcamy w lewo i zwiedzamy pozostałości po dawnej wsi Wołosate. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu i zapraszamy na pozostałe filmy na naszym kanale. Do zobaczenia!